Dzień dobry, witajcie w Wiejskiej Zagrodzie. W dzisiejszym odcinku podsumowanie roku 2023 w hodowli, jak i statystyk kanału. Zapraszam na skrót wydarzeń. Miłego oglądania. Tak, wiem, że rok 2020 już się praktycznie miesiąc temu skończył, bo dziś ten film nagrywam 31 stycznia, a więc jeszcze praktycznie na sam koniec stycznia z tym filmem dzisiejszym się załapałem, że tak to ujmę, i ten filmik postanowiłem nagrać. A więc teraz lecimy z tym dzisiejszym tematem podsumowania roku. Na początek weźmy sobie ubytki, bo oczywiście bez nich się nie obyło. Musiały być one, niestety. Jeśli oglądaliście, moi drodzy, film z podsumowania roku 2022, to przypomnę tylko, że padło wtedy 9 kur i 6 kogutów. Większość przyczyn ubytków były naturalne. Z kolei w roku 2023 liczba kur nie jest oszacowana, lecz myślę, że kur padło parę więcej niż poprzednio. Tak, ładnie zapiałeś. Co nie jest dobrą wiadomością, że tych kur padło niestety w tym roku 2023 więcej. Przyczyny śmierci kur były naturalne, głównie starość i czasami jakaś choroba. Jeżeli weźmiemy teraz pod uwagę ubytki kogutów, to ich liczba oszacowana jest na 4 sztuki, tak plus minus. 3 zostały sprzedane, a 2 niestety pożegnały się z życiem. Co dokładnie się wydarzyło? Pamiętacie koguta gołoszyjkę o imieniu Zenek oraz koguta Kazia? Jeśli nie, to ich zdjęcia możecie zobaczyć teraz na ekranie. Przyczyna? Naturalna. Zarówno u koguta Zenka, jak i Kazia była choroba i dodatkowo starość, a jak wiemy, starość, nie radość. Dodam tylko, iż śmierć koguta Kazia nastąpiła dość niedawno, bo jakieś 3-4 tygodnie temu. Nie cieszę się z tego powodu, bo Kaziu był fajnym kogutem, również Zenek był fajnym kogutem i po prostu mogłyby te koguty jeszcze sobie długo, spokojnie żyć. No ale trudno. Nic już się nie poradzi. A teraz czas na lęgi, czyli coś lepszego. Lęgi były tylko i wyłącznie naturalne, bo tylko takie w swojej hodowli przeprowadzam, jak jest taka możliwość, bo sztucznych nie prowadzę, bo nie posiadam żadnego inkubatora i raczej nie zamierzam posiadać w najbliższym czasie. Tych lęgów naturalnych było 3. Pierwsza kura zaczęła wysiadywać jaja 9 maja, a pisklęta przyszły na świat po 3 tygodniach, czyli 30 maja. Jaj było 10 i z nich wykluło się 7 piskląt, które przeżyły i kura dzielnie je wychowała. I to jest właśnie ta czarna kurka, którą teraz widzicie. Drugi lęk, choć nie do końca lęk, rozpoczął się 17 czerwca, a zakończył 8 lipca. I był to nieudany lęk. A dlaczego? Był to nieudany lęk kury Haliny, ponieważ nic się nie wykluło. Halinka zniszczyła wtedy jaja. Czy przez przypadek lub celowo? Nie wiem, ale ocalały tylko 2 jaja i były zalężone. Jaj na początku było 10, lecz stwierdziłem, że kilka jaj jej odejmę, bo kurka, halinka jest mała i tyle by nie obsiedziała, więc lepiej, żeby wysiedziała mniej jaj, ale dobrze. Niestety tak się nie stało. A tutaj właśnie mamy kurkę Halinkę. Co tam, Halinka?
trzecia inkubacja rozpoczęła się jakoś pod koniec 15. Przepraszam. Rozpoczęła się pod koniec lipca. Było wtedy pod kurą 15 jaj. I z tych 15 jaj wykluło się 6 piskląt, ale niestety jedno piskle lub dwa padły. I to z mojej winy, przez przypadek, co mnie bardzo nadal smuci. Najbardziej smutne było dla mnie to, że wydarzyła się dosłownie tragedia, gdyż kura i wszystkie kurczaki z wyjątkiem jednego zginęły. Nagrywałem już kiedyś o tym film i możecie go zobaczyć w każdej chwili na kanale. I prawdopodobnie do tej tragedii doprowadziła kuna lub łasica. Ten jeden kurczak, który ocalał, był kogutkiem. Dałem go wtedy do zagrody. Na filmie tego nie pokazywałem, ale dałem go właśnie do zagrody. Ale przepadł po prostu jak kamień w wodę. Dosłownie. Nie było po nim żadnego śladu. I po prostu nie było. To bardzo dziwne, ale tak właśnie było. Moje odczucia w tej sprawie są takie, jakby tęsknił on za swoją kurzą mamą i kurczaczym rodzeństwem. Także dość smutna historia, ale takie coś u mnie w wiejskiej zagrodzie miało właśnie miejsce. Teraz tak na marginesie mówiąc, odbiegając od tematu, widzicie, kurki wypuściłem, sobie biegają, robią praktycznie co chcą, głównie pracują tutaj na oborniku. Fajnie, bo później więcej jajek. I o to chodzi, żeby kurki drapały sobie w oborniku. Bo kury już kiedyś od bardzo, bardzo dawna też drapały w oborniku. Jajka były smaczne i było dużo jaj. I zresztą to jest taki fajny klimat i fajny widok pracujących kurek na kompostowniku, czy oborniku, czy gdzieś właśnie na trawie, w ziemi i tak dalej. Teraz przejdźmy do tematu dotyczących nowych nabytków w wiejskiej zagrodzie. W roku 2023 w maju została zakupiona do hodowli parka kochinów miniaturowych. Tutaj mamy kurkę, kochinkę. Tak ona właśnie wygląda. A tutaj mamy tego przystojniaka, kogutka, kochinka, który chyba ma jakieś parcie na szkło i się boi kamery. O, to jeszcze go z tej strony pokażę, żebyście ładnie widzieli. Ho, ho. A tu kurka Rosa urządza sobie, w cudzysłowie mówiąc, kąpiele piaskowe. Pomimo tego, że jest 31 stycznia, to ona się tarza w piasku. Bo teraz zamiast tego, że nie ma śniegu ani mrozu, to jest temperatura na plusie i taka pogoda jest rozstrojona i zamiast zimy po prostu jest jakby wiosna. Ziemia jest w ogóle niezamarznięta. A tu jeszcze mamy tą jedną kurkę. Mają tu fajnie, bo są bele słomy, więc wiatr im tutaj nie wieje. Mają ciepłe, zaciszne miejsce. No i do tego suchy piasek. O, tutaj mamy kolejną kurkę. Także mają tutaj dość fajne warunki. Fajnie. A tobie, kolego, nie zimno? W szyję? Rozumiem, że jest temperatura na plusie, no. Ale żeby być aż tak gorącym? No ale dobra. Twój wybór, twoja sprawa. Ale jak będziesz chory, to nie mów mi później, że chcesz do lekarza. Dobrze. Kontynuując. 23 czerwca, również 2023 roku, hodowla powiększyła się o 14 nowych kurek Isa Brown. I to są właśnie te niektóre kurki,
które tutaj właśnie widzicie w tej chwili przed kamerą. Ładne, fajne kurki, dobrze się niosą jak na razie. Widzicie, że preferują dobry wybieg, zielonkę, przestrzeń. Jak po prostu takie typowe wiejskie kury. Aha, jeszcze w 2023 roku moja hodowla też powiększyła się o dosłownie parę kur niosek. Między innymi o tą kurkę Sussex, która jest tylko jedna. O tą kurkę Rosę, bo ma ona obrączkę na nodze, bo wtedy ją zaobrączkowałem, więc to jest na pewno ona. A tutaj mamy tego jednego koguta gołoszyjkę z tamtych ubiegłorocznych lęgów. No i jeszcze tutaj mamy taką jedną kurkę czarną. Nie wiem, jaka ona jest rasy. Już nie pamiętam dokładnie. I ona też zalicza się do grona tych parunastu kur, które powiększyły po prostu moją hodowlę. No i co? Były jeszcze brojlery zakupione, których nie miałem przez jakiś dłuższy czas, ale wtedy postanowiłem je zakupić i było ich 20 sztuk, jeśli się nie mylę. No i były one tylko i wyłącznie na użytek własny, a na chwilę obecną brojlerów nie posiadam i w najbliższym czasie raczej też nie będę posiadał, chyba że będzie prowadzona sprzedaż brojlerów tam, gdzie ja zakupuję brojlery, no to wtedy sprawę się przemyśli i może podejmie się decyzję o zakupie brojlerów. A teraz czas na statystyki kanału. Dzięki Wam, drodzy widzowie, kanał uzyskał w ciągu roku, podkreślam, w ciągu roku 2023, 2078 subskrybentów. To bardzo dobrze. Czas oglądania filmów podanych w godzinach to 1810,6 tysiąca, a wyświetlenia na kanale w liczbie 31823. Najpopularniejszy film na tym kanale od dnia publikacji liczy sobie 125,605 wyświetleń, tak? Dobrze? Czy jeszcze raz? 125,605 wyświetleń. O, w ten sposób teraz jest dobrze i poprawnie i matematycznie. I praktycznie codziennie ta liczba się zwiększa, co mnie bardzo cieszy. Na drugim miejscu jest film, który liczy 94 tysiące wyświetleń oraz 1100 łapek w górę. Na trzecim miejscu podium jest film, który zyskał 50 tysięcy wyświetleń i 848 łapek w górę. Mój kanał śledzą osoby w wieku od 18 do 65 plus lat. Ogółem kanał posiada 1,419,594 wyświetlenia. Więc powiem jeszcze raz, kto nie słyszał. Ogółem kanał posiada 1,419,594 wyświetlenia. I ta liczba się zwiększa z każdym dniem, z każdym nowym właśnie filmem. Im więcej wyświetleń, tym po prostu lepiej. Przypomnę tylko, że mój kanał od niedawna miał też 7000 wyświetleń, znaczy przepraszam, jakich wyświetleń? 7000 subskrybentów, a teraz już jest 7055 subskrybentów. Bardzo dziękuję i bardzo się cieszę. Najbardziej mnie dziwi w tym wszystkim to, że moje filmy są oglądane przez osoby,
które nie subskrybują kanału, a tych osób jest aż 94,5%, natomiast subskrybentów ponad 5%. Pora to zmienić, czyż nie? No ja tego nie wymyśliłem, tak podają statystyki YouTube'a, więc sam bym sobie tego nie wymyślił i nie napisał. Ja tylko podałem te statystyki, które podała mi YouTube'a, więc tutaj nic nie kłamię i nic nie zmyślam. Zresztą, jakbym mógł. No i praktycznie na koniec tego filmu i na koniec tych informacji wszelkich podsumowujących dodam, że od 7 grudnia 2023 roku rozpocząłem współpracę z firmą fermo.pl i tutaj przy okazji również zapraszam do robienia zakupów w ich sklepie, czy to stacjonarnie, czy online. Możecie kliknąć link do ich sklepu zarówno w komentarzu, jak i w opisie pod tym filmem. Zapraszam serdecznie. Pamiętajcie o kodzie rabatowym Wiejska TV 5. To jest dla Was zniżka. A na dziś, drodzy widzowie, kończę już ten odcinek. Żegna z Wami się Kogut Stefan. Serdecznie Was również pozdrawiam. Ja również dziękuję Wam za obejrzenie tego dzisiejszego filmu. Dziękuję wszystkim tym, którzy wytrwali do samego końca. Jeśli ten filmik Wam się spodobał, to zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem, zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś miły komentarz. No i co? Widzimy się i słyszymy już w kolejnym, najbliższym odcinku na tym kanale. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć!